To przechodzimy do tej drugiej części, czyli do rozmowy o działaniach, ale też o namyśle o samym sąsiedztwie. I pierwszą osobą, którą chciałabym zapytać, jest sąsiad Wojciech. Uczestniczyłeś w samej akcji i w kilku kolejnych etapach powstawania właściwie tego filmu. I w którymś momencie, kiedy wszyscy rozczytaliśmy kartki, wcześniej zbierając materiały od wszystkich sąsiadów, padło coś takiego, że nikt nie jest u siebie. Czy ta refleksja dotyczyła tylko tych, którzy byli w tym drugim etapie, czy również mieszkańców spod tego mieszkania numer 6, czyli mieszkańców z Ukrainy i z Mołdawii? Muszę sobie przypomnieć, kiedy o tym dokładnie rozmawialiśmy, jaki był kontekst, ale myślę, że kontekst był i jeden, i drugi, w sensie, że taką myśl, którą... I to rozmawialiśmy o tym na tym spotkaniu z sąsiadami w okolicach świąt, że jak czytaliśmy te kartki, to się okazywało, że w tej kamienicy niewiele jest osób takich, no, których nie tylko dziadkowie, no bo to, że dziadkowie przyjechali, no to ze względu na to, jak jest położony Szczecin, to jest oczywiste, ale w tej naszej kamienicy bardzo jest niewiele osób takich, które nawet w tym pierwszym pokoleniu się urodziły w Szczecinie, nie pochodzą ze Szczecina. Był ktoś z Wielkopolski, ktoś z Lublina, dużo było tych wątków takich dotyczących mieszkania na wschodzie. Więc to była pierwsza taka konstatacja, że w tej kamienicy to sami przybywający i to nie, że w 45 nam dziadkowie przyjechali. No a drugi wątek to rzeczywiście ta specyfika tego, że akurat nad nami, tam gdzie my mieszkamy, nie wiem jak długo jeszcze, ale przez od czasu, kiedy ja się tam wprowadziłem w 2018 roku, cały czas mieszkały osoby, no, pewnie raczej, bo już wcześniej się to działo, emigranci zmuszeni do tego z powodów pewnie różnych, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski. To jest kamienica Narożna, więc też podobne mieszkanie jest w tej drugiej części od 5 lipca. Więc tu, że każdy nie jest u siebie, to miałem na myśli te dwa wątki, że no, też w filmie było to pokazane, nie? Że to kiedyś było niemieckie po prostu, a teraz też my mieszkamy tam z osobami, które z innych krajów, z takich, a nie innych powodów przyjechały. Czy ta napływowość, ta sytuacja, w której nikt nie jest u siebie, trochę nas wszystkich zbliża? Różnorodność jako taka, ona jest zawsze wyzwaniem. Wszędzie. I to jest pytanie, jak każdy z nas jest w stanie sobie z takim wyzwaniem różnorodności poradzić. No bo nie ma kalek, nie jest to takie proste. Każdy ma jakiś inny software w głowie w związku z tym. I teraz jak się, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś pracował, nie wiem, na Safari, na Ubuntu, na czymkolwiek, zanim człowiek ogarnie w tym, jak to działa, to trochę czasu schodzi. I myślę, że to jest podobnie bardzo. Jak się spotykają ludzie, którzy mają wgrany inny software, tak to nazwijmy, bo się inaczej socjalizowali, inaczej dorastali, inne rzeczy im jakoś wpajano, to ta różnorodność, ona musi być trudna, musi boleć jakoś tam i tylko od każdego z nas zależy, jak sobie z tą różnorodnością poradzimy. Jedni sobie radzą lepiej. Na poziomie osobistym o tym mówię, ale też na poziomie społecznym jako takim. Nie? Jedne społeczeństwa radzą sobie z różnorodnością lepiej, inne radzą sobie gorzej. Ale myślę, że nie mam miejsca na świecie, w którym ktoś sobie radzi doskonale. Nie ma takiego. Nie szukamy łatwych odpowiedzi, oczywiście. Joanno, uczestniczyłaś z nami również podczas doboru tekstów. Z dużym namysłem zastanawialiśmy się, czym możemy się podzielić z sąsiadami. Byłaś też podczas akcji. Jest w filmie taki moment, kiedy ja proponuję jednej z sąsiadek, że zapukam. Zapukam właśnie do tego mieszkania, po czym jakoś wspólnie się wycofujemy i pada, gdyby chcieli, to by przyszli. I czy tutaj, jakie mechanizmy zadziałały? Czy my chronimy sąsiadów, czy siebie? Tych sąsiadów trochę innych, bo jeszcze ciągle nie tak oswojonych, żeby chcieli przyjść do nas na te akcje. Myślę, że to nieproste, a propos. Nieprosto odpowiedzieć też na to pytanie,
Myślę sobie, że to nie jest oczywiste, że gdyby chcieli, to by przyszli. Wątpliwe. Myślę, że to pukanie jest ważne, że jednak warto pukać, że kiedy pukamy bez nagabywania, tylko w takiej formie zaproszenia i otwartości, to stwarzamy przestrzeń, która tutaj jest niezbędna po to, żeby tę różnorodność, o której mówiłeś, też jakoś spróbować oswoić, żeby dać jej wybrzmieć. Chciałam też zapytać o to dalsze sąsiedztwo. Myślę, że jeszcze bardziej trudne, bo mniej dla nas zrozumiałe, jak mieszkańcy pogranicza polsko-białoruskiego na dzień dzisiejszy budują to sąsiedztwo, co im pomaga w tych relacjach, jak to wygląda? To znaczy ja mówię jako osoba, która jest tak z zewnątrz, bo nie jestem osobą lokalną, tylko przyjechałam tam działać, więc... Ale trochę odnosząc się do tego, o czym mówiliście, ja bym powiedziała, że my odkrywamy raczej bliskość z tymi przychodzącymi osobami i to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Wbrew pozorom właśnie być może odkrywamy dużo większą obcość tych, którzy byli dotychczas blisko. I to doświadczenie jest bardzo trudne. Natomiast to doświadczenie bliskości tych ludzi przychodzących jest doświadczeniem niezwykle otwierającym i dającym nadzieję. I nawet z takim żalem, że te osoby dotychczas bliskie, które okazały się być dalekie, nie mogą tego z nami dzielić. Rozmawiałyśmy również o takim sąsiedztwie, o kolejnym kręgu sąsiedztwa, czyli przy ośrodkach dla cudzoziemców, uchodźców. Jak to sąsiedztwo wygląda? Czy my udajemy, że tych miejsc nie ma? Czy je widzimy? Jak wspieramy tych, którzy tam próbują przetrwać? Są jakieś grupy wsparcia, wspierające grupy wsparcia, wspierające osoby, które są zamknięte i przetrzymywane, często no, nawet do 2 lat w ośrodkach dla cudzoziemców, więzione bez wiedzy o tym, kiedy wyjdą, na jakich warunkach tam siedzą, bez takiego jakiegoś rozeznania w polskim prawie, co się będzie z nimi działo, dlaczego są więzieni. To jest bardzo dla nich trudna sytuacja. Ja się zajmuję akurat ośrodkiem w Przemyślu i też podczas akcji artystycznej okazało się, że osoby mieszkające na co dzień w Przemyślu nie wiedzą, że w środku ich miasta jest takie miejsce, gdzie spotykają się, można powiedzieć, że się przecinają drogi całego świata i są ludzie z całego świata ze swoim bagażem doświadczeń, perspektywami, swoim potencjałem i że oni tam siedzą zamknięci i nigdy nie ma tego momentu, kiedy można się spotkać i porozmawiać. To jest takie dziwne, zaburzone sąsiedztwo, w którym nie można nigdy pukać, bo spotkania, odwiedziny w ośrodku są zabronione. Tylko pełnomocnicy mogą się spotkać i te spotkania są bardzo pod kontrolą i bardzo ograniczone. Więc to jest w ogóle taka sytuacja zupełnie niezwykła dla mnie, symboliczna. Próbujesz tę trudność przełamywać. Powstają kartki pisane z głosem tych, którzy tam trwają. Jakbyś mogła o tym projekcie opowiedzieć? Tak, to była próba właśnie przebicia tych murów. Zrobiłam takie kartki kolaże, które łączyły obrazy z Przemyśla, też starego Przemyśla, takie turystyczne powiedzmy, zapraszające do miasta, z fragmentami miast, z których pochodzą osoby, które przebywają w tym ośrodku. Więc tam Sana, Jemen, potem Aleppo, zdewastowano oczywiście, i Bagdad. No więc to zestawienie, które z jednej strony jest właśnie jak to w kolażu trochę takie kontrastowe, to jednocześnie tworzy jakąś nową harmonię. I sam ten obraz dawał mi samej, kiedy go otworzyłam, do myślenia, że może właśnie jest możliwe jakieś współistnienie tych dwóch światów. No tylko potrzebne jest do tego przełamanie tego muru i otwartość. Wracam do tego bliższego sąsiedztwa. W filmie, ale też podczas samej akcji doświadczaliśmy po niemieckości. Rozmawialiśmy o tym, że przed nami mieszkali też tu ludzie, którzy mówili innym językiem, musieli opuścić mieszkania, pozostawiając swoje meble, książki
i my ich dotykaliśmy. Tak jak Bogdana Kozińska powiedziała, nie jest to namacalne już dzisiaj, ale wcześniej było. Czy ten kontekst poniemieckiego jakoś wpłynął na odbiór samej akcji i też myślenia o tym sąsiedztwie, które jest trochę w tych warstwach czasu wpisane? No to pewnie trzeba, ja o sobie mogę mówić, nie wiem jak na wpłynął na pozostałych. Nie, ten wątek niemiecki, on się pojawił trochę przy okazji tego, jak zaczęliśmy rozmawiać u Romka i u Ani w mieszkaniu, kiedy czytaliśmy nazwiska tych osób, które tam mieszkały wcześniej. Natomiast przy okazji samego spotkania sąsiedzkiego, to dużo bardziej wybrzmiały moim zdaniem te kartki osób, które pochodziły z innych krajów, z innych miejsc i to takich, które teraz często objęte wojną, konfliktami albo innymi katastrofami. Więc ten wątek niemiecki, on się, jeżeli o mnie chodzi, pojawił trochę później, to już był trochę geopolityka, która decydowała o tym, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. Natomiast przy okazji samego spotkania to bardziej ten wymiar osobisty tych kartek człowieka, który tam pisał o tym, że tęskni za pokojem, tej kobiety, która to spotkanie u Romka i Łani było kilka dni po tym, jak było trzęsienie ziemi w Syrii, w Turcji, więc tam też wybrzmiał jeszcze ten taki wątek związany z tym, co się tam działo. Więc tak. To jeszcze wrócę do tych nazwisk. Czytaliśmy niemieckie nazwiska, próbowaliśmy ustalić, kim byli ludzie, którzy tam mieszkali. Rozpoznawaliśmy ich zawody, mówiliśmy, zastanawialiśmy się nad tym sąsiedztwem wcześniejszym. Gdybyś mógł o tym też powiedzieć. Bo to było takim rodzajem czucia, że na waszym piętrze mieszkały bardzo konkretne osoby. Tak, myśmy w podziele tak żartowaliśmy, że sami tacy, nie wiem jak tośmy teraz powiedzieli, takie upper middle class mieszkało po prostu w naszej kamienicy. Jacyś urzędnicy wyższego szczebla. Choć później dopiero wieczorem, jak się nad tym zastanawiałem, to też ciekawe, że to jest kamienica narożna i z Romkiem za nią rozmawialiśmy. To coś nam nie pasowało, że 4 rodziny, a tu w 3 i to jeszcze w podzielonych mieszkaniach. Co też jest ciekawe w kontekście tego, jak działa umysł, że zapomnieliśmy, że tam za rogiem jeszcze od drugiego wejścia są po prostu kolejne duże mieszkania, w których ci ludzie mieszkali. Że właśnie, jak to sąsiedztwo działa, nie? Że myśmy to zrobili na jednej klatce i przy okazji naszego spotkania już o tych z drugiej klatkiśmy tak nie pamiętali, więc coś takiego umysł też potrafi czasami figla spłatać. A to było ciekawe bardzo, rzeczywiście. Że tam konkretni ludzie mieszkali. Pewnie właśnie ta wartość międzykulturowa jeszcze jest ciekawa, że to nie Polacy, nie jacyś przodkowie polscy, tylko no Niemcy. Niemcy. Nazwiska były bardzo niemieckie. I ciebie, Joanna, chciałam zapytać właśnie o to, jak teraz budować to sąsiedztwo, na które trochę jesteśmy skazani w związku z sytuacją, jaka panuje. Jak budować więzi, jak je wzmacniać, jak ostrożnie podchodzić do tych drzwi, do których mówisz, żeby zapukać? To bardzo szerokie pytanie. Myślę sobie o sąsiedztwie jako o zadaniu właśnie tworzenia przestrzeni dialogu. Myślę o tym, co nas różni i łączy. Myślę, że lubimy szukać w sąsiedztwie tego, co nas łączy, a ja myślę o tej inności, która tu też w filmie padała, bo myślę, to nie chodzi o te różnice między tym, co łączy czy dzieli, tylko właśnie ta inność, która ma nas zaciekawiać. Myślę sobie, że to jest warunek dobrego dialogu, kiedy nie szukamy tego, co wspólne, tylko tego, co inne, po to, żeby poszerzyć jakoś nasze horyzonty, rozumienia, sensu, bo co nam po tym, że ktoś myśli tak samo jak my, że potwierdzamy nasze sposoby rozumienia, ciekawsze jest to, co właśnie inne. I myślę o takim zadaniu zaciekawiania i otwartości, jakkolwiek to ogólnie nie brzmi. W licznych rozmowach też padło słowo lęk. Że jednak przed tym innym, obcym, jest jakiś rodzaj bariery. Jak sobie z takimi lękami radzić? Ciekawość jest pierwszym etapem, a potem?
Nie wiem, co jest po ciekawości. W sensie ciekawość wystarczy, żeby poradzić sobie z lękiem, jestem przekonana. To teraz do ciebie, Joanno. Pytanie o las. Pisałaś o lesie. Las dla mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego był przestrzenią wytchnienia. Dzisiaj jest przestrzenią licznych kryjówek dla tych, którym udało się przedrzeć. Jak ten las teraz funkcjonuje i czym jest? Też ważne sąsiedztwo, bo szczególnie tam, w mieście tego się może tak bardzo nie czuje, ale istotnym sąsiadem jest natura, jest bliskim sąsiadem. I także teraz dla osób, które pomagają, dla osób, które przechodzą tamtędy, las jest sojusznikiem, pomaga, chociaż nie jest łatwe, nie jest to przestrzeń ludzka typowo. To również ukrywa, daje jakieś właśnie bezpieczne miejsce. I ja myślę o tym lesie, bo dużo, znaczy często się spotykam z jakimś takim poczuciem, że to jest przestrzeń właśnie nasycona taką traumą i że się stała przestrzenią przez to jakoś negatywną. Za każdym razem, kiedy chodzę do tego lasu, czuję wielką wdzięczność, że mogę być w tym lesie, w takich pięknych miejscach. Mogę go widzieć o różnych porach dnia i nocy. Że mogę nawet doświadczać go nie widząc, bo czasami w bezksiężycową noc, bez żadnego światła wędruje się do ludzi i to jest unikatowe doświadczenie, nawigując tylko właściwie poprzez jakieś drobne dźwięki i intuicje. I że mapę tej przestrzeni zaczyna się mieć gdzieś w swojej wyobraźni, w ciele, a nie tylko gdzieś na zewnątrz. I to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie i tak samo, nie wiem, to, że ze dwa dni temu wpadłam w bagno potąd i w lutym byłam cała w wodzie w środku pięknego lasu. To było wbrew pozorom takie bardzo pozytywne doświadczenie. Więc chcę powiedzieć, że oprócz tego, że dzieją się ludzkie rzeczy, które bywają straszne, to też niektórzy ludzie dzięki temu lasowi właśnie mają się gdzie ukryć, budują sobie jakieś kryjówki, mogą być niewidoczni. Że ten las pozostaje piękny, dobry i jest przestrzenią także życia i że to jest bardzo, bardzo dla mnie pozytywne. I też ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o naturę, że część z tych osób, które przybywają, no oczywiście wszyscy, przybywają z jakąś wizją natury, którą znają ze swojego świata. To jest ta inność, także ich doświadczenie, że nie wiem, wiedzą, że mogą być węże, jakieś zwierzęta, które są niebezpieczne. I kiedy przechodzą tamtędy, te swoje lęki no mają w sobie i czasami to spotkanie jest też takim momentem, kiedy można powiedzieć, widząc ten niepokój, spokojnie, tu nie będzie żadnych krokodyli, nie będzie tu węży, jesteś bezpieczny, jedyne zwierzę, którego się musisz obawiać, to jest człowiek, a poza tym czuj się tutaj jak w domu. I no właśnie, to jest ten las jest tak inną przestrzenią. Nie tak łatwo go skategoryzować, że teraz, nie wiem, to jest właśnie przestrzeń traumy i strachu, tylko dobre miejsce nadal. Do wszystkich was teraz pytanie. Pytanie o sztukę i jej działanie w przestrzeniach i tematach trudnych. Czy sztuka może być skuteczna, czy powinna być skuteczna? Joanna, tutaj też do ciebie to pytanie tak kieruje na to pogranicze i sztuki, ale też aktywizmu, bo działasz na tym pograniczu i ile czego jest w czym i gdzie ten aktywizm jest jednak bardziej dochodzi do głosu, bo jest skuteczniejszy. Przed kryzysem działałam w sztuce, zdecydowanie. Jakoś tematy społeczne były dla mnie istotne w tym, co robiłam, ale nie były centralne. Robiłam eksperymenty, nie wiem, ze sztuczną inteligencją. Różne rzeczy mnie interesowały, jakieś poszukiwanie. Natomiast w czasie tego kryzysu jakby dla mnie się stało wewnętrznie taka priorytetyzacja nastąpiła, że ja w ogóle nie wiem, po co jest sztuka. Ja chcę robić rzeczy, konkrety. I oczywiście gdzieś wróciłam do pewnych działań, ale ta sztuka jest już opowieścią, jest rodzajem świadectwa tego, czego doświadczyłam. Tak jak wędrówka Nabu, którą zrobiłyśmy z Anią Woźniak na podstawie bajki Jarosława Mikołajewskiego. To jest opowieść o doświadczeniu lasu i tak całościowo i o przyrodzie i o różnych aspektach tego.
Czy znowu performance, w którym uczestniczyłaś, zrobiony z kolegą, który sam ma swoje doświadczenie uchodźcze i ja postanowiłam się trochę poddać jego prowadzeniu, żeby stać się jakimś medium do jego opowieści i też przez to doświadczyć tego, więc to jest sztuka jako spotkanie też z osobą, która ma inne doświadczenie, inną perspektywę i poprzez sztukę możemy się spotkać. To są takie dwa aspekty, ale generalnie zmieniło się dla mnie to miejsce z takiego centrum na sztukę jako język, jako narzędzie do mówienia, do robienia zmiany też. I łatwiej przez sztukę próbować zmieniać, opowiadać właśnie narracją, znakiem, symbolem. W tej chwili dla mnie nie. To znaczy ja wolę zanieść termos do lasu. Dziękuję bardzo. O naszej akcji chciałam jeszcze też porozmawiać, o jej próbach skuteczności, o tym otwieraniu jednak tych drzwi. Z twojej perspektywy uczestnika, czy jakkolwiek mogliśmy doświadczyć najmniejszych drgnień przez to działanie? Mam nadzieję, że tak. We mnie na pewno. Trochę odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że sztuka będzie różna zawsze. Ale powinna być taka też część tej sztuki, która będzie wrażliwa społecznie. Ona pewnie będzie czasami prowokująca. Będzie czasami, co myślę jest bardzo ważne, pozbawiająca ludzi komfortu. Powodująca, że ludzie ze swojego komfortu będą jakoś zmuszeni, przynajmniej jakoś poznawczo, intelektualnie wychodzić. Pewnie w jakiejś formule, nie wiem, bardziej progresywna. I myślę, że taki kawałek sztuki jest bardzo potrzebny. On pewnie właśnie, jak ktoś jest zaangażowany w działanie, właśnie, no, będą tacy, którzy pójdą działać, ale też są potrzebni tacy, którzy będą prowokować innych do chwili refleksji, zastanowienia się. No i znowu, no, to w życiu jest tak, że ten rozwój jest zwykle efektem kryzysu, ale nie wystarczy kryzys, żeby się rozwijać. To nie są moje słowa, to są mądre słowa pani profesor, która mnie uczyła. Natomiast żeby nastąpił rozwój, to trzeba konstruktywnie sobie z kryzysem poradzić. I jak sztuka będzie prowokowała do tego, że co dziesiąty z nas jakoś konstruktywnie sobie poradzi z tym, co się dzieje, no to już warto. Więc myślę, że zawsze jakiś kawałek takiej sztuki wrażliwy, pokazujący tych, którzy są z jakiegoś powodu w trudniejszej sytuacji, nie w większości, no, jest potrzebna, żeby też tych ludzi pokazywać po prostu. Joann, uczestniczyłaś z nami w tym działaniu. Miałaś też nasłuch na to, jak na głos były czytane zdania. Mówiliśmy o tym, że to jest ten aspekt performatywny tego zdarzenia. Trudno powiedzieć, jak by to się odbywało, gdyby każdy przeszedł tę klatką schodową, nie w grupie i nie już w takim układzie lekko społecznościowym, gdzie się nawiązywały relacje, gdzie te rozmowy były pomiędzy. Gdybyś ze swojej perspektywy uczestnika obserwującego mogła też powiedzieć, jak to widzisz, jak to mogło wpłynąć na współuczestniczących, bo nie można tu mówić tylko o odbiorcach. Myślę, że to zupełnie inaczej by wyglądało, gdyby te teksty były czytane dla siebie po cichu, w ciszy. Dlatego, że kiedy czytamy dla siebie w ciszy, to gdzieś to pozostaje i uruchamia nasze mechanizmy, nasze sposoby reakcji na to, co trudne. Natomiast kiedy to wybrzmiewa pomiędzy, w tej przestrzeni pomiędzy, jeszcze z takimi różnymi, z różnymi interpretacjami, na przykład czytane dziecku, czytane niechcąco, nie wiedząc, co czytam, to ma dodatkowy walor, bo wybija z oczywistości, jakby stawia dodatkowe pytania. Wszystko to, co budzi na przykład skrajne emocje,
Ja lubię to, co w nawiązaniu, to, co jest zagwozdką, to, co wybija nas z rutyny, to, co właśnie, będę tendencyjna dzisiaj z tym, co budzi zaciekawienie, więc to w tym sensie ma ten dodatkowy walor, tak to rozumiem. Chciałabym bardzo to pytanie przenieść dalej, żeby to w szerszym kontekście nam wybrzmiało. Są z nami Olesja i Kacia, współtworzące ten projekt, nasza część, bo ten projekt polegał na tym, że oprócz polskiej ekipy jeszcze była białoruska, ukraińska i rosyjska. Każdy podejmował inny rodzaj działania. My zdecydowaliśmy się wyjść z teatru i wejść na tę klatkę schodową. Gdybyście mogły przybliżyć, jak inni sobie poradzili z tym tematem, z opowieścią, jak tutaj mieliśmy w filmie, w informacji składania fragmentów do fragmentów, żeby powstała opowieść, to jak te opowieści powstawały właśnie w tych grupach równoległych. Dziękuję. Ja będę mówiła po polsku, ale przepraszam za, może być troszkę będą błędy. Mam na imię Olesia. Może być trochę muszę o siebie powiedzieć, żeby był ten kontekst, dlaczego zdecydowaliśmy z zespołem mojej fundacji nad tym projektem pracować. Naprawdę moja mama mieszka w Kazachstanie, a jej prababcia była z Białorusi. Mój ojciec teraz mieszka w Ukrainie i jego prababcia jest z Polski, a ja przez 15 lat mieszkałam w Sankt-Petersburgu i mój mąż jest Rosjaninem. I teraz mieszkamy tutaj w Polsce. I jeszcze przez początkiem wojny z moimi kolegami mówiliśmy o tym, co się stało na Białorusi i chcieliśmy porozmawiać o tych ludziach, którzy uciekali z Białorusi z powodu represji. I spotkaliśmy z moim kolegą z Kaliningrada, która jest kuratorką też różnych społecznych i kulturalnych projektów. I rozmawialiśmy jeszcze w 2021 roku, co możemy zrobić, żeby porozmawiać o tym, co to jest sąsiedztwo, kiedy to sąsiedztwo trochę, wtedy jeszcze trochę, stało katastrofą. I spotkaliśmy pierwszy raz w styczniu 2022 roku, żeby już trochę zacząć opisywać ten projekt. I wybuchła wojna, i po tej wojnie zdecydowaliśmy, że musimy zmienić ten kontekst. I te cztery sąsiada mieszkają, no muszę powiedzieć, że są w mojej krwi, tak powiedzmy, te cztery sąsiada, i my chcieliśmy dać głos czterem sąsiadom, różnym czterem zespołom, które moglibyśmy ze swojej strony powiedzieć, co to dla nich oznacza to sąsiadstwo, kiedy teraz to sąsiadstwo stało taką wielką katastrofą. I na przykład jak ja w sobie nie mogę na przykład powiedzieć, że no od teraz nie chcę być Rosjanką, tak samo i my nie możemy powiedzieć, że od teraz nie będzie tego sąsiada na przykład, ili teraz nie będziemy nigdy już rozmawiali z innym sąsiadem. No i żeby te trochę od tej politycznej rozmowy przejść do tej społecznej rozmowy między ludźmi, między sąsiadami. No, zdecydowaliśmy znaleźć cztery zespoły. To było dla mnie naprawdę wyzwanie, bo po wojnie to było bardzo ciężko znaleźć zespoły, które by chcieliby wziąć tot udział w takim projekcie, no tak powiedzmy, w trudne czasy. I najpierw znaleźliśmy zespół z Rosji, to czy ja muszę powiedzieć o tych zespołach i troszeczkę, albo ty powiesz, okej. Okay. No i co, z marca 2022 roku już pracujemy nad tym projektem, no i teraz Kasia powie trochę o tych jeszcze
trzech zespołach, które teraz robią swoje rzeczy. To nasze pierwsze, tak powiedzmy, spotkanie w ramach tego zespołu, w ramach tego projektu. A następne będzie spotkanie w Kijowie na początku marca. I potem w kwietniu już będzie jeszcze spotkanie. Białoruska komanda, białoruski zespół będzie przedstawić swój projekt w Wilniusie, bo nie mogą teraz mieszkać w Białorusi, a rosyjski zespół będą przedstawić swój projekt w Niemczech, bo też są prześladowani, teraz mieszkają też w różnych krajach. No i teraz dam słowo Kasi. Bardzo dziękuję, że wszyscy teraz przyszli się na to spotkanie. To dla mnie bardzo miło teraz tutaj być. Bardzo dziękuję. Zastanawiałam się, jak to będzie i właśnie w tym momencie zrodziło się u mnie pytanie, które też niejednokrotnie sobie tutaj notowałam dzisiaj właśnie, że wszyscy jesteśmy skąd, to skądś to było pierwsze pytanie, a drugie tak naprawdę, czym jest ta klatka schodowa, czym jest też ten najem okazjonalny, który się u nas pojawia w tytule. I to poczucie tymczasowości, to poczucie takiego mijania się z sąsiadami, których widzimy, mówimy cześć, mówimy dzień dobry, widzimy się, ale tak naprawdę dlatego, żeby poznać tego sąsiada, tego drugiego człowieka, nie możemy budować swojej opinii tylko właśnie na tym zewnętrznym stereotypie, jak widzimy, czy ktoś, nie wiem, jest punkiem, albo ktoś zakłada ładny garniturek i wychodzi codziennie do pracy w korpo, czy jeszcze coś, tylko musimy właśnie zapukać do tych drzwi i poznać background, poznać historię tego człowieka, spotkać się z nim. A wracając do zespołów, z którymi pracujemy, to też było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, myślę, że dla Weroniki też, bo to było też poznanie zupełnie nowego języka i nauczenie się tak naprawdę słuchania w tym języku albo słuchanie cierpliwie tłumaczenia. Podziwiam cię, bo sama tego bardzo nie lubię. Zespół, więc mamy oprócz zespołu polskiego mamy jeszcze trzy zespoły i to może zacznę w kolejności od... w kolejności tej. Właśnie chciałam zostawić ukraiński zespół na sam koniec, bo jest dla mnie chyba najbardziej wzruszający i może jest najbardziej chyba anonimowy w tym momencie, ale jest najbardziej wzruszający, więc jeśli pozwolicie, to zacznę od białoruskiego zespołu, ponieważ też jestem na tym pograniczu, mieszkam w Polsce od wielu lat, ale wciąż jestem Białorusinką i pochodzę z Białorusi. Więc ten zespół białoruski, który jest reprezentowany przez Marię Bierztacką, taką scenarzystkę, autorkę książek dla dzieci. Maria nie pracuje sama, ale wiem, że tam cały czas się zmienia reżyser, więc nie będę nic... Aha, okej. Okay. W Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Więc ten zespół będzie opowiadał o tym punkcie wyjściowym, o którym już mówiła Alesia, czyli o protestach w Białorusi w roku 2020, które tak naprawdę dla Białorusi były niezwykłymi w ogóle protestami, w ogóle niezwykłym ruszeniem, bo ja myślę, że sami Białorusini nie oczekiwali od siebie takiego potencjału protestu, takiego potencjału, który może wyprowadzić na ulicę. Tylko że czym niezwykły był ten protest i o czym będzie opowiadać, to właśnie to zjednoczenie ludzi w kraju totalitarnym, w kraju, gdzie tak naprawdę większość możliwości komunikacji, kanału komunikacji jest zablokowana, stworzyło się coś takiego jak czaty dworowe, czaty sąsiedzkie, dzięki którym ludzie mogli się umawiać na różnego rodzaju działania, też wymieniać się informacjami na przykład dotyczącymi, gdzie się znajduje policja, jak ją ominąć w drodze na protesty, bądź w jaki sposób, że właśnie do tej konkretnej klatki schodowej zbliża się policja i zaraz będą pukać do konkretnych drzwi. Więc Maria chce przedstawić opowieści ze swojego czatu, oczywiście z
zanonimizowane, ponieważ część z tych ludzi nadal znajduje się w Białorusi i byłoby to nie do końca bezpieczne, żeby ujawniać ich imiona. Natomiast ona sama, no, siłą rzeczy represji politycznych, mieszka obecnie w Kanadzie i udziela się, z tego co pamiętam, w wolontariacie właśnie w pomocy uchodźcom z Białorusi i uchodźcom z Ukrainy teraz w trakcie wojny. Z kolei drugim zespołem, który chciałabym przedstawić, to jest zespół rosyjski, prezentowany przez dwie reżyserki, przez Anastazję Patlaj i Nanę Greenstein. Też reżyserki teatru dokumentalnego, reżyserki, które musiały opuścić swój kraj właśnie również ze względu na protesty, które bardzo intensywnie działały. I one w swojej wizji sąsiedztwa, w swojej perspektywie sąsiedztwa chcą przedstawić historię miasta pogranicznego. Miasta pogranicznego znajdującego się na granicy Rosji i Ukrainy, które przez wiele lat budowało tą swoją tożsamość sąsiedzką, próbowało budować ten potencjał. Potencjał, który tak naprawdę ten budynek, faktycznie to miasto, ta tożsamość miasta, która była budowana przez wiele lat, została zrujnowana w jednym momencie przez decyzję po prostu ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. I dziewczyny w swoim projekcie wychodzą od historii wykładowczyni akademickiej, która się właśnie zajmowała tym pograniczem, zajmowała się dialektami, zajmowała się lingwistyką pogranicza i która za swoją pozycję społeczną została wyrzucona z uczelni, jest również represjonowana i tak naprawdę na jej przykładzie, na przykładzie konkretnej osoby chcą pokazać, jak tak naprawdę to sąsiedztwo zostało rozdeptane faktycznie w jedną noc przez, wiadomo. I na koniec, chyba, tak jak powiedziałam, dla mnie ukraiński zespół był najbardziej wzruszający, bo w trakcie naszych spotkań Olesia, która reprezentuje ten zespół, była bardzo często obecna częściowo. Widziałyśmy, że ona jest, tylko ona się pojawiała, opowiadała, ale zawsze z tyłu głowy i ona wypowiadała też to na głos, było: słuchajcie, może się zdarzyć tak, że za chwilę nie będę mieć internetu, za chwilę może być alarm bombowy, za chwilę może się stać tak, że będę uciekać i albo jeszcze cokolwiek się zdarzy. W momencie, gdy czytamy to w wiadomościach, a nawet jeżeli się spotykamy z realną historią, tutaj będąc osadzeni w bezpieczeństwie, to jest jedno doświadczenie. Natomiast w momencie, gdy masz doświadczenie bezpośredniej relacji z osobą, która znajduje się w tej strefie zagrożenia, to naprawdę budzi bardzo, no, bardzo niepokojące i bardzo, bardzo bolesne uczucie to jest. Olesia w swoim projekcie, który realizuje razem ze swoim mężem, chcą pokazać historię właśnie sąsiedztwa. Do swojego projektu, do swojej części projektu ona zaprosiła ukraińskiego wojennego dziennikarza, polskiego ochotnika i białoruskiego ochotnika, które od pierwszych dni wojny walczą po stronie Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji. I poprzez rozmowę, poprzez spektakl, poprzez akcję performatywną, ona chce pokazać, w jaki sposób tak naprawdę to sąsiedztwo, mimo że zostało bardzo mocno zrujnowane, zdeptane, nadłamane na wielu poziomach, i jednak może w pewnym sensie jednoczyć przeciwko tak naprawdę wspólnemu złu w tym momencie. Ja chciałabym powiedzieć tylko jedno, że dla mnie, jak dla obywatelki Rosji, ta sztuka to jest taki naprawdę, i wydaje mi się, że w tym zespołach tych rosyjskich i białoruskich to też mam takie poczucie, że ta sztuka jest dla nas takim treningiem wolności, że możemy przez tą sztukę mogę powiedzieć wszystko na przykład w mediach społecznych, bo za to mogą dostać karę, ale przez te projekty, które robimy i kiedy rozmawiamy przez sztukę, to mam takie poczucie, że mam tą wolność nawet w siebie, może być, nie mam takiej wolności, jeżeli wrócę do Sankt-Petersburgu na przykład, ale nawet ten trening wolności to naprawdę coś takiego, co dla mnie jest bardzo ważne. Dziękuję.
Ja chciałam podzielić takimi refleksjami trochę, jak was słucham. Po pierwsze takie, że nie, to na pewno nie nastąpiło w zeszłym roku, ale nastąpiło niedawno, że przestaliśmy, jakby temat sąsiedztwa to przestał być tylko temat polsko-niemiecki u nas w Szczecinie, nie? Ale przez wiele, wiele lat i stosunkowo późno w stosunku do jakby pozostałych części kraju, temat jakby sąsiedztwa wschodniego, tak szeroko rozumianego, no to nie był temat, który był w Szczecinie jakoś ruszany, no bo jakby ze Szczecina to dalej się nie da po prostu, nie? Z tej wschodniej granicy niż Szczecin. Więc jakby, no nie wiem, Białoruś, Ukraina to raczej były w takich kategoriach, że może niektórzy z nas to tam mają przodków z tamtej, ze kresów wschodnich i oni tutaj się osiedlili w Szczecinie, ale nie w takim kontekście, że to jest takie państwo sąsiednie, że mamy jakieś relacje, nie wiem, o tych mitycznych tam kolejkach na granicy, że ludzie tam jakieś zakupy czy inne rzeczy, to jakby w ogóle nie nasz świat był trochę, nie? I no ale właśnie, że się to trochę parę lat temu zmieniło, tylko mówię, chyba w Szczecinie stosunkowo późno, nie wiem, porównując do Warszawy, czy już w ogóle do tych miast na ścianie wschodniej, że zaczęliśmy dostrzegać, że jakby ludzie ze wschodu do nas przyjeżdżają, osiedlają się i są naszymi sąsiadami. To sąsiedztwo w skali makro zaczęło być takim sąsiedztwem w skali mikro, nie? Że mamy kogoś na klatce schodowej właśnie, kto mówi po rosyjsku, po ukraińsku, po białorusku, że pani w sklepie nas obsługuje nie taką czystą polszczyzną, ale jakby teraz już jakby trochę nie możemy udawać, że tego nie ma, nie? To jakby ten zeszły rok nam to diametralnie zmienił, ale myślę, że był taki moment, że to sąsiedztwo zaczęliśmy widzieć, ale trochę udawaliśmy, że go nie ma. I to mówię, to może bardziej właśnie taka refleksja, że już się trochę tak bardzo to zmieniło, że teraz już nie możemy nie udawać i że nawet mam wrażenie, że jakby temat tego sąsiedztwa patrzącego na zachód, nie? Niemcy, nie wiem, Skandynawia, to zawsze był jakiś taki nasz, że to są nasi sąsiedzi i to oni do nas przyjeżdżają, albo my jedziemy do nich, albo ta granica polsko-niemiecka, gdzie ludzie mieszkają po niemieckiej stronie, pracują w Szczecinie, to jakby w ogóle się tak trochę schowało w tym temacie polsko-wschodnim, traktując to tak szerzej. Nie? I bardzo dziękuję za tą pracę na granicy polsko-białoruskiej, bo no myślę, że wszyscy też czujemy, że ten temat gdzieś w obliczu tego, co się dzieje od roku, od inwazji tej pełnoskalowej na Ukrainę, że ten temat granicy polsko-białoruskiej jest gdzieś bardzo zepchnięty w jakimś takim dialogu, w komunikacji, że to, ale jest dalej bardzo, bardzo ważne i widać to, co robi Grupa Granica, że ten problem nie ustał, on jest może na mniejszą skalę, ale jest dalej bardzo ważny. Także dziękuję za tą pracę. Ja z kolei myślałam o tym, jakie jeszcze grupy mogą dołączyć do waszego projektu. No i pomyślałam, że Gruzini, tutaj mamy tak szczególnie parę lat temu zeszły rok i teraz widzę, jak dużo jest też gruzińska mniejszość w Szczecinie, jak jest ich dużo, tak samo jak Czeczeni. I też na temat tego, co ty, Paulino, mówiłaś, czy gdzieś tam był zignorowany temat, czy nie, ale z mojej perspektywy to jest tak, że my pewnie jako, że przyjezdni sąsiedzi, od razu wyłapujemy tych też przyjezdnych i od razu, o, jesteś z Gruzji, aha. I dla mnie to sąsiedztwo jest takie super wielokolorowe, wielokulturowe, gdzie pewnie może my siebie widzimy inaczej i bardziej siebie zauważamy, niż może na takim ważnym też poziomie. I to sąsiedztwo takie priorytetowe jest dla mnie, że są też Gruzini, są też tutaj różne narodowości, się spotykamy. Co nie wiem, na ile było podkreślane przez tutaj polskie społeczeństwo. I ja się cieszę, że ten projekt powstał i że kultura i sztuka może również podkreślać to, co może umykać z oczu poprzez niewłaściwe, nie wiem, działania państwa, poprzez nieobecność polityki imigracyjnej. No, więc dziękuję za ten projekt. Dziękuję za zaproszenie i według mnie najcenniejsze w poruszonym temacie to, że
O tym trzeba mówić i że jesteśmy blisko siebie, jesteśmy różne, jesteśmy sąsiedzi i bardzo ważne i przyjemnie mi było dzisiaj jakby tutaj odczuć szczerość. Szczerość w wypowiedziach wszystkich i w filmie i tutaj teraz osób, które uczestniczą w debatach, w przemówieniach i ważne, że my nie mówimy, że jest tak fajnie, kolorowo, tak lubimy tutaj naszych wszystkich gościów, którzy przyjechali za granicę, cudzoziemców i tak dalej, a my wyznajemy i wy, i my, że nie jest to łatwo, nie jest to prosto, ale jest to porozumienie możliwe i ważne. Ważne, że my każdy tutaj, widzę z tych, którzy przyszliśmy tutaj, każdy, kto uczestniczy w projekcie, te kraje, które uczestniczą i które Katarzyna tutaj wymieniła też, które nie są częściami projektu, ale też są sąsiadami. Chcemy usłyszeć jeden drugiego. Po raz pierwszy ja tak ciasno zrozumiała ten, jakby świadomość, dostała świadomość tego, że jesteśmy różni i jesteśmy blisko siebie. Akurat na programie Kirklanda, kiedy to jakby te kraje postradzieckie biorą tam udział. I naprawdę my myślimy, że gdzieś tam Kazachstan czy Armenia, gdzieś tam daleko, czy Gruzja w ogóle, co do mnie to ma. I minęło kilka lat i już my widzimy, że jesteśmy wszyscy w jednym w Szczecinie, gdzieś tam, który daleko jest od tych krajów wschodnich i jesteśmy sąsiadami, tak? I często jesteśmy na jednej klatce schodowej. I nie tylko te kraje postradzieckie, a tak, jak było w filmie wymieniono Syria, jeszcze jakieś inne kraje i jeżeli mówić o tym, co najbardziej mnie wzruszyło w filmie, to z jednej strony oczywiście to, że tam facet tęsknie o pokoju. O tym tęsknimy my wszyscy i na to mamy wiarę, że to niedługo wróci. A drugie też, że tam jeden facet mówi, że 16 krajów za półtora roku. I trudno. Trudno po prostu nam i trudno wam. Trudno nam, czyli cudzoziemcom, tak, którzy tutaj w Polsce i w całym świecie teraz, kto gdzie tam osiedlił się, że tak jak, bo on taki nie jeden, który stracił na przykład poczucie domu. Przyjazd, ta cały czas przejazd, on w ogóle to ciepło rodzinnego domu i to nie on jeden, a kilka osób było tak w filmie, że akurat o tym tęsknią, o swoim tam jakby takim ognisku domowym. I trudno wam, trudno tutaj obywatelom Polski, którzy mieli sobie jakiś tutaj już układ i swoją jakby mentalność i tak dalej i bardzo mało było obcych, nie takich. A teraz ich po prostu dużo i trzeba z tym pogodzić się, przyjąć. Historia też mówi o swoje jakby rzeczy i, no i my wszyscy my różni i dobrze, że my o tym mówimy i ja też wierzę w to, że my przyjmiemy i znajdziemy no, najlepsze nasze wewnętrzne takie uczucie, relacje wypracujemy, żeby było dobrze i wam, i wszystkim gościom, którzy może być tutaj i zostaną na dłużej. Dziękuję. Dziękuję. Po pierwsze, to ja bym się też nie zgodził zdecydowanie z tym, że Szczecinianie odkryli Ukrainę i Ukraińców, Białoruś i Białorusinów dopiero 2 lata temu. No, my mieliśmy kontakt z ludźmi ze wschodu, bardzo częsty i gęsty, z Białorusinami, Ukraińcami, Gruzinami, Czeczenami. Te wydarzenia, które działy się na wschodzie, też absorbowały nas, więc to nie jest takie odkrycie, wydaje mi się. I mówię to nie, chyba nie tylko we własnym imieniu. A po drugie chciałem powiedzieć coś, co to chyba będzie na przekór idei tego filmu i tego spotkania, że niestety sąsiedztwo bywa, pan tutaj mówił, bardzo trudne. Czasami sąsiedztwo bywa przekleństwem. I tak odniosłem wrażenie, że jest takie przekonanie panuje wśród nas, że wystarczy być otwartym, a dogadamy się prędzej czy później.
wydaje mi się, że no, nie zawsze tak jest, że sąsiedzi, którzy o 3 w nocy puszczają mi disco polo i którym muszę tłumaczyć 8 raz, że albo no, w takim wymiarze międzynarodowym, no to albo nawet w wymiarze no właśnie między sąsiadami. Sąsiedzi sobie robią bardzo często straszne rzeczy, tak? Bardzo często w różnych krajach, więc ja na to nie mam rozwiązania. Nie mówię tego po to, żeby jakoś zepsuć tutaj atmosferę, ale... I to jest właśnie nasze sąsiedztwo. Ale właśnie może być trudno z sąsiadami. Jest fajnie i sąsiedztwo jest zbawieniem, ale czasami jest... Dziękuję. Tak, chciałam tylko się odnieść do tego, że nie odkrywamy sąsiadów pierwsi i nie jest to też nasz pierwszy projekt dotyczący współpracy z innym obcym. Od wielu lat podejmujemy te tematy, a ten projekt dotyczy właśnie tej jednej kamienicy, jednej klatki schodowej w takim zmniejszonej skali, żeby zobaczyć ten mikroświat i przyjrzeć mu się bliżej. Nie mówimy o łatwym sąsiedztwie. Mówiąc o dialogu, nie mówimy o tym, że mówimy to samo, tylko że ten dialog polega na tym, że słuchamy różnych głosów i one równolegle mogą współistnieć. I oczywiście nie jest to łatwe i dlatego wychodzimy w przestrzeń publiczną, bo tak naprawdę tutaj, Filip, możemy mieć jakieś niewielkie różnice zdań. Wszyscy jesteśmy jakby ideologicznie bardzo zbliżeni i możemy dyskutować o sąsiedztwie, o tym, jak wspierać i tak dalej. I to będzie bardzo bliskie nas wszystkich. Natomiast jak wchodzimy w przestrzeń publiczną, jak wychodzimy na ulicę, to tam ryzykujemy, że spotkamy kompletnie inną postawę, ale po to tam wychodzimy, bo chcemy słyszeć inne głosy, inne perspektywy. I nie po to, żeby wszystkich zmieniać i formatować według swojego odczucia i swojego wyobrażenia i budować jedno idealne sąsiedztwo. To sąsiedztwo polega właśnie na tych trudnościach i chcemy je widzieć, chcemy też je wysłyszeć, ale z bezpiecznego miejsca w teatrze ja tego nie zobaczę. Ja tego nie doświadczę, ja muszę być bliżej ludzi, ludzi, którzy do teatru nie przyjdą. Ja chciałabym podziękować za to działanie, przepraszam, i zaproponować też takie rozróżnienie pomiędzy sąsiedztwem a sąsiedzkością, które ja rozumiem chyba trochę właśnie w kontekście tego, co tutaj przed chwilą między wami wybrzmiało, to znaczy sąsiedztwo jest czymś, w czym lądujemy, bo los, bo poprzednie pokolenia, bo historia. I to jest trochę ta kamienica wyszukiwana na mapie i to są ci mieszkańcy poprzedni, jeden mieszkał na pierwszym, drugi na drugim piętrze. Natomiast sąsiedzkość to jest bardziej typ relacji, którą sobie budujemy i którą sobie wypracowujemy. I oczywiście każdy z nas, pewnie ilu tutaj nas jest, to ma trochę inne wyobrażenie tego, czym jest sąsiedzkość. Dla niektórych to będzie spokój, dla innych to będzie takie współuczestnictwo w codzienności. Ale trochę nawiązując do tego, co pani mówiła, oprócz ciekawości, wydaje mi się, że ta sąsiedzkość, za którą tęsknimy i o której kryzysie mówi się od tylu lat, wymaga zaufania. I to zaufanie jednak się, w mojej opinii, buduje w czasie i wymaga czasu. To tak, jeżeli chodzi o to. A chciałabym jeszcze się odnieść do pytania, które padło na początku, to znaczy tego pytania o sztukę i tego, co sztuka daje. I ewidentnie, szczególnie tutaj świadectwa osób, które brały udział w projekcie, wskazuje na to, że jest to po pierwsze proces czasem oczyszczający, czasem porządkujący, czasem pomagający poczuć i zrozumieć i nazwać. A myślę, że dla nas,
znaczy mówię za siebie oczywiście, dla mnie jako dla osoby, która w tym tutaj dzisiaj miała okazję i zobaczyć film i posłuchać was wszystkich, to sztuka jest przestrzenią, w której możemy zrozumieć, w której możemy odnieść jakiś, zbudować sobie tą relację z tą opowieścią. I dla mnie najbardziej wzruszający był oczywiście finał, znaczy nie oczywiście, dla mnie najbardziej wzruszający był finał filmu, kiedy była ta puenta o tym, że się buduje opowieść. I ta opowieść buduje się zarówno w tym, że mieszkamy w jednej kamienicy i w ten sposób tworzymy jakąś wspólną opowieść, że mieszkamy w jednym mieście, które na przykładzie Szczecina ma takie zwichrzone losy, że spotykamy się w tym lesie na granicy, ale też spotykamy się w jakiejś emocji i uczuciu i te opowieści, chociaż zmienia się świat, to wydaje mi się, że ciągle dla ludzi są jakimś takim właśnie pretekstem i narzędziem do budowania zaufania, a przez to tej sąsiedzkości w czasami mało przyjaznym sąsiedztwie. To tyle. Dziękuję bardzo za ten film i czekam na resztę i trzymam kciuki za efekty. Dziękuję. To ja podzielę się też taką swoją refleksją na temat sztuki, też z perspektywy osoby, która tworzy sztukę. I oprócz tego, że jak gdyby sztuka ma tą moc terapeutyczną i taką autorefleksyjną i tutaj te słowa już pojawiły się, ja myślę sobie też o takiej mocy tworzenia, w ogóle o akcie jak gdyby tworzenia też alternatyw i innych rozwiązań i tego, że w zastanej sytuacji wyobraźnia pozwala nam wyjść poza powiedzmy jakiś bardzo zastany schemat czy z czymkolwiek borykamy się w danym momencie, że jak gdyby to myślenie o tym, że może być inaczej, już jest początkiem czegoś i jest zalążkiem do tego, żeby pewne rzeczy można było manifestować w ten czy inny sposób. Nie mówię tutaj stricte o manifestacjach ulicznych, ale manifestacji takiej, że możemy tworzyć światy alternatywne i jakkolwiek to teraz, słysząc siebie, też brzmi utopijnie, bez pomysłu na to, jak może być, patrząc tylko, jak nie chcemy, żeby było, gdyby ten pomysł na to, że może być inaczej, że może być, być może wydaje nam się, że lepiej, jeżeli tego nie spróbujemy, nie sprawdzimy oczywiście, ale że taką moc ma w ogóle sztuka w takim sensie akt tworzenia, akt też wyobrażania sobie lepszego, akt tego, że mamy też moc do aktywowania siebie w danych różnych sytuacjach. I ja osobiście w tym widzę taki bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o sztukę, też tworzenia tych przestrzeni do dyskutowania, do tego, żeby stworzyć pewien dystans lub też metaforę, która czasem jest potrzebna, bo czasem potrzebujemy zdystansować się do czegoś, żeby móc się w coś zanurzyć głębiej. To jest też taki paradoks. I tutaj jak gdyby też z perspektywy kogoś, kto tworzy, zadając sobie podobne pytania, które tutaj padły, czy to w ogóle ma sens tworzenia, gdzieś próbuję wierzyć, że ma. Tworzenia czego to jest pytanie, ale że tworzenia, jak gdyby to ten akt tworzenia w metaforycznym sensie tego słowa, ale też w takim po prostu praktycznym, że to się może manifestować w bardzo różny sposób, ale jest ważne, potrzebne. I tyle chciałam dodać do tej dyskusji. Czy ja mogę teraz jeszcze dwa słowa? Troszkę się odniosę też do tego, ale pytałaś się też mnie o te symboliczne jakieś przedstawianie, właśnie o język symboli w tym wszystkim. I to, co jakoś tak zarezonowało we mnie, to obraz muru na granicy jako takiego bardzo istotnego symbolu, jak można myśleć o sąsiedztwie. Jak to jest antyteza, prawda? W ogóle możliwości jakiegokolwiek spotkania. A jednak ludzie przekraczają ten mur. Nie wszyscy to przeżyją, ale udaje się też nielicznym. Więc to jakoś było dla mnie istotne. Jeśli chodzi o sam akt tworzenia, to są takie momenty, kiedy już nie ma słów. I chciałam wam przy okazji tego spotkania też powiedzieć, też znowu taki zoom robimy teraz na bardzo pojedynczą sytuację. W Przemyskim strzeżonym ośrodku jest iracki poeta. Siedzi tam już 19 miesiąc, Ali Al-Shaikhil.
I to jest osoba po traumie już z Iraku i tutaj w filmie też ta trauma padła, ale czasami może nam się wydawać, że to jest jakieś takie, nie wiem, trudne doświadczenie, które mamy, no ale idziemy dalej, możemy coś stworzyć, możemy o tym opowiadać. Nie, jest, to jest taki moment, kiedy już nie ma słów totalnie. No i ten poeta stracił swoją moc słowa. Nie ma już tej mocy twórczej. Jest uwięziony zupełnie w tej swojej pamięci, uwięziony w tym ośrodku, no bo straumatyzowana osoba zamknięta w podobnych okolicznościach, to jest nic gorszego, nie można takiego sobie zrobić. No i poprzez jego wiersze, które napisał wcześniej, próbujemy opowiedzieć jego historię i powiedzieć, że on w ogóle istnieje, że jest taki człowiek, że potrzebuje pomocy. Między innymi napisał jeszcze właśnie dokładnie rok temu, jak zaczęła się ta właśnie pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, wiersz o jego takim poruszeniu, o takiej empatii głębokiej dla ludzi w Ukrainie, którzy właśnie przeżywają teraz takie sytuacje. No i te wiersze, nie wiem, zamieszczam na swoim Facebooku, próbuję wysyłać też do osób, które też piszą, które zajmują się literaturą, żeby... Ten człowiek jest niewidzialny, ale poprzez tę sztukę, którą stworzył, poprzez te swoje słowa, gdzieś może jakoś zaistnieć. Więc tutaj widzę jakąś, to jest taki paradoks, tak? On już nie może tego powiedzieć, nie może nic powiedzieć, ale te wiersze, które napisał wcześniej, dzisiaj są świadectwem jego jakiegoś wewnętrznego piękna i życia, które teraz umiera tam chwilowo, ale mam nadzieję, że uda się jakoś je odrodzić. Właściwie o to też chciałam ciebie zapytać, Joanno, bo tam w twoim obszarze pomocowości i tworzenia taka bardzo praktyczna pomoc jest niezbędna. Gdybyś nam mogła powiedzieć, co my też z tego krańca mapy możemy zrobić dla ludzi, z którymi ty pracujesz. Przede wszystkim ważne, żeby o tym mówić, że to się dzieje cały czas i że tam też giną ludzie i że będą ginęli. I dla mnie ta granica polsko-białoruska jest częścią w ogóle opowieści o granicach, o ich przekraczaniu, o migracji, ale też o jakimś dramacie, który się dzieje, o tym stawianiu murów. Bo gdziekolwiek nie spojrzeć, to właśnie... My możemy dużo mówić o sąsiedztwie, ale powstają mury. Kiedyś był taki raport poświęcony klimatowi, że dużo więcej kraje wydają na zbrojenia na granicach niż na rozwiązywanie problemów klimatycznych. I to jest jakiś problem, wiecie, że my jesteśmy w jakiejś bańce, która opowiada, szuka drogi, buduje mosty i tak dalej, ale zasadniczo świat robi zupełnie coś innego. I nie wiem, jak się temu przeciwstawić. Więc trzeba o tym mówić. Bo w skali globalnej ginie bardzo dużo ludzi. To jest naprawdę zjawisko, przepraszam, jeśli to kogoś urazi, ale ja jakoś zaczynam o tym myśleć jako o pewnym holokauście 3.0, który się dzieje, toczy się i będzie się rozwijał. I że myślę często o Janie Karskim, który biegł mówić światu, halo, tam się dzieją takie rzeczy. I że my wszyscy teraz musimy, właśnie bo jest globalnie, musimy o tym mówić po prostu, że takie rzeczy się dzieją. I no ale plus oczywiście możemy zrobić jakieś konkrety. Można być wolontariuszem na granicy jak najbardziej, czy wolontariuszką, pojechać, dowiedzieć się, jak można pomóc tak bezpośrednio i włączyć się w tę pomoc. Są różne rzeczy potrzebne na stronie Grupy Granica, chociażby jest sklep bez granic, tam w jakiś sposób można wesprzeć, czy pomoc prawną, czy pomoc rzeczową, czy to, że potem, że będzie ta zupa na granicy, czy rzeczy, które są potrzebne ludziom. Bo też sobie wyobraźcie, jaka to jest skala, może to nie jest taka skala jakaś jak na Morzu Śródziemnym, ale no powiedzmy, że idziemy do grupy, która liczy sobie 20-25 osób, ile wychodzi wtedy naraz ubrań, jedzenia, jakichś przedmiotów potrzebnych, więc to cały czas, te potrzeby cały czas są. Nie będę ich wymieniać w tej chwili, zerknijcie na stronę Grupy Granica, na sklep bez granic i po prostu pamiętajcie o tym i mówcie, że to się dzieje, że to nie jest jakiś event z 2021 roku, tylko to się dzieje. Dzięki. Oczywiście też zachęcamy jak najbardziej i będziemy się starać też same wspierać te, ale też bardzo zachęcamy serdecznie do wsparcia chociażby Stowarzyszenia Migracja, które dziewczyny też robią ogromną, świetną pracę dla uchodźców i uchodźczyń z różnych krajów, z Ukrainy, z Białorusi, z Gruzji, jak Kacia wspomniała,
z Czeczenii, więc zachęcamy do zaangażowania się na różne sposoby, na te sposoby, na które tak naprawdę pozwala każdemu z nas, każdej z nas przestrzeń i chęć i możliwość działania. Tak, na tyle, na ile jesteśmy otwarci i gotowi. Bardzo dziękujemy za obecność, za uważność w rozmowie z nami. Chcemy mówić, chcemy spotykać sąsiadów, chcemy też rozpoznawać i to trudne sąsiedztwo i może próbować w jakiś sposób też eksperymentować z rzeczywistością, która nas zaskakuje, bo nie znamy na to odpowiedzi i nie wiemy, jaki rodzaj sztuki, na jakie społeczne zawieruchy jest najlepszy. Próbujemy znaleźć język do tego, co nas zaskakuje, po to, żeby komunikować się wzajemnie, ale też komunikować o rzeczach trudnych. Dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Zostańmy jeszcze ze sobą, rozmawiajmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim sąsiadom szczególnie i wszystkim, którzy wspierali robienie naszego filmu, oddali swoje doświadczenie i podzielili się informacjami. Moim gościom szczególnym tutaj również. Dziękuję wszystkim. I dziękuję Marysi, która była z nami od samego początku.